Cześć, z tej strony Mariusz, a przed Wami nowa gra na kanale. Po serii Bioshocka postanowiłem, że czas na coś krótszego, na jakieś szybsze strzały i takim strzałem niech będzie ten horror o nazwie Daymare 1998. No właśnie, i teraz nie było dźwięku, a jest. Chyba nie jest za głośno. Dobra, jest cichutko. Może to zmienię. Albo dobra. Opcje. Zobaczmy. Audio jest na maksa. Jest język polski? Nie ma. Ja dam radę. Gra jest ogólnie horrorem. Więc powiedzmy, że wracam do konwencji jak przy pierwszej serii. Ale tutaj będzie bardziej gore, będzie bardziej krwawo, z tego co wiem. Grafika. Dobra, nie ma co przedłużać. Zaczynajmy. To nie jest cała gra, to jest demko. Gra wyszła parę dni temu, więc absolutna świeżynka. Jestem ciekawy, jak to wygląda. Z tego co wiem, to ma dużo naleciałości z Resident Evil 2 po remake'u. Mam na myśli tą wersję. Więc no będzie strasznie, będzie krwawo. Dobra, co my tu mamy? Beginner mode. Okej. Sources, weaker enemies. Daymare mode. To jest w sumie demko. Dobra, zacznijmy to jak należy. Na tym trudniejszym poziomie. E, jest next, brightness, jasność, dobrze. Dajmy sobie ile z tej amunicji. Nie przywykłem raczej do tego typu produkcji, więc jakieś ułatwienie się przyda. Dobra, zaniknęła jakaś komunikacja z laboratoriami Aegis. Dobra, czyli mamy jakąś grupę Hades, która oczywiście ma to zbadać. No jest typowo. Jest typowo. Dobra, oczywiście jest wszystko zastrzeżone. Okej, okay, bez zbędnego przedłużania. Musimy to zbadać i tyle. Where I can strategically exploit the most vulnerable pawns. But this time had to be different. This time, I had to involve my hand directly. But let's get things in the right order. So I began the first phase of my plan. Requesting the evacuation of all remaining personnel. Code Blue. Please. My name is Rebecca Jordan. I'm a doctor at the Aegis Medical Facility on the North Ball Islands. We have a problem of some magnitude here. There's a situation in the building that requires. There's been a terrible mishap. I think we need Mama Zambiaka. Taka gęsi shield. Nie, co ja gadam, nie shield, to nie jest ta seria. Czy to jest ta seria? Już nie pamiętam jak było w Residencie. Stars. Stars. W Residencie byli agenci Stars. Tu jest Hades. Jak w House of the Dead 2, prawda? Ten sam rok. Moim zdaniem fajnie, że jest powrót do lat 90. A nie ciągle te współczesne.
historię. Jakby mi zawiązali oczy, włączyli grę, właśnie tą, powiedzieli, co to jest za gra później, jakbym już tak miał sobie po paru screenach zobaczyć, powiedziałbym, że to jest Resident na bank. A mam na myśli tego gościa, co siedzi po prawej. W Residencie był bardzo podobny. Thanks, Hayden. Understood, Major. Damn it. I mean, I don't know. Maybe I should just let the past go. Romero Fort Gulf, this is HQ. We hold you on gadget and show you entering the airspace above the island. Okay, czyli trafiamy na wyspę. No dobra. HQ, this is Sandman Action. In descent for November Foxtrot India. Standing by for a mission goal. Sandman Action. No i jesteśmy. En route to primary objective. Over now. Okej, bardzo topornie się steruje. Muszę zwiększyć czułość. Okej, można wolić z piąchy, fajnie. Amunicja zdaje się, że do broni krótkiej. Inventory. No, wszystko jest pod ręką. I to dosłownie. Zaraz, momencik. Switch tab. Jesteśmy Liewem. Leaf. Interact. A jak mogę bronię dorwać? Czy nie mogę? Zaraz, coś się stało, bo karabin zniknął. Okej. Dobra, trochę tego nie czaję. Może się rozjaśni po drodze. A, dobra, można już sobie z klamką chodzić. Czuję się pewniej. No to ciekawe. Zobaczmy, czy można mieć latarkę. Można. Mam nadzieję, że te trupy nie wstaną. Ten mi się bardzo nie podoba. Dobra.
standardowo. Sandman to Agent Leaf. Judging from the fragments of video we pulled from surveillance, it appears that several tanks labeled CSR-3 have already been attached to the main hoisting unit. I'll say I'll stand by at the main doors to the freight elevator. Over. Liev here. Copy that. Objective confirmed. Looks like the contagion leaked out from a couple tanks crammed into the area. There are also sure signs of a firefight and explosive residue. Proceeding with the mission. Over. Pełno trupów. Mam nadzieję, że żaden z nich nie wstanie. I need to open the roof first. Dobra, najpierw musimy otworzyć dach. Tu nic nie ma, tam chyba też nie przejdę, chociaż... Tu też pusto. Zaraz tu coś leży. Amunicja Hollow Point, więc będzie widać, gdzie będziemy strzelać. Zmienię sobie na pistolet. Oho. Czyżby czas na pierwsze starcie? It's about time you guys got here. You're with emergency response, right? That's right, Agent Liev. How's the leg? Oh, it hurts like hell. But I'll be all right. Can't move very far, though. That's unfortunate. Listen, I need to search this place for survivors. I'll come back for you as soon as I can. Survivors? Yeah, well, good luck with that. Jest jak w Rezydencie Dwójce. Normalnie wbijamy na komisariat, tam też spotykamy rannego funkcjonariusza. Rest my eyes a little. Okay, equip. Mamy go dobić? Naprawdę? Okej. Quick slot. A, dobra. Dobra, bo to nie jest jak w typowych, prostych strzelankach, że ta amunicja jednak się, no właśnie, się marnuje, że trzeba wystrzelać magazynek do końca i wtedy przeładowywać. Okej. Empty magazine. Hollow point. Empty. A, wszystko przeszło tu. No dobra. Dobra, mniejsza z tym. Tu same kości zostały. No dobra, Ameryki nie odkrył tym stwierdzeniem. Czy mogę zwłoki przeszukiwać? Chociaż wolałbym chyba nie. Zaraz, czy ja już zrobiłem to, co miałem zrobić? Chyba nie. Coś mi się wydaje, że na tym komputerze coś musiałem kliknąć, albo jeszcze schodami do góry.
Nie, nic. Tu coś może leży. Hak. Leave to mission control, Sandman. I made contact with an Aegis worker. I followed the protocol. I'm now heading to the control room to begin loading procedures. Over. Copy that. This all brings back memories from 94. Especially that day, when you opened fire on all those poor, innocent people. Or what was left of them. Don't you remember? Orders are orders, Major. And those innocent people weren't exactly civilians. When you finally get your ass out of that chopper and onto the battlefield, we'll talk about it. Proceeding to objective. Over. Okej, czyli mamy protokół, żeby dobijać tych ocalonych. Takie są rozkazy. A dla naszego bohatera widać to nie jest problem. Kamera, dobra, sobie vlogi nagrywali. Someone must have had a lot of fun down here. O, zaraz tutaj sobie odpaliłem. On pusty. No dobra, mniejsza z tym. Trzeba odnowić energię. Aha, przetłumaczone z japońskiego. Jakaś wiadomość z 45 roku. Tak pokrótce. Pewnie coś o zastosowaniu bomby atomowej, jakie to było nieludzkie. Takie pierwsze słowa, które mi wpadły w oko. Rapid use quick slot. No dobra, jest pierwsza apteczka, więc czyżby był i pierwszy przeciwnik? Tu coś jeszcze jest. Batonik energetyczny. To bieganie jest tak pokraczne. Okej, tu wszyscy leżą, spokój. Tu nie przejdę. No, ale jest klimacik. Jest klimacik. Tu też mi ta droga nic nie da. Jakieś pianki montażowe. Ty mi się, gościu, nie podobasz. Jeszcze ma jakąś teczkę, nie? Jakaś transakcja na 1 milion dolarów. Dobra, mam cię na oku, gościu. Nic nie próbuj. Co my mamy tutaj? Amunicja, więc fajnie. Kolejna notatka. Jakieś ostrzeżenie dla pracownika. Dobra. Okej. Nie będę się zagłębiał w tą historię. Co my tu mamy? Czy mogę tu jakoś zareagować? Chyba nie.
Okej, włącznik. Czy ja chcę wszędzie włączyć? Miałem otworzyć dach, tak? Helipad access. No dobrze, włączmy wszystko. A, nie można wszystkiego. Tylko gdzie ja tu jestem? Czy tutaj coś mi podpowie może jeszcze? Nie. Control room wyłączę. A czy zamiast tego mogę coś innego? Mogę. Aha. To już przesadziłem. Server room. Remember to pull it. Inaczej, dobra, chyba już wiem. OF, CD, DA, HA. OF, CD, DA, HA. Czyli muszę tak, włączyć helipad access. Jasne. Co tam było jeszcze? CD. Czyli pewnie chodzi o canteen. Jeszcze sprawdzę. Pamięć dobra, ale krótka. CD. OF. IDA. OF. IDA. O. Na pewno to. No na O jest tylko offices. Nie, zrąbałem. Jeszcze raz. OF, CD, DA, HA. Coś tu jeszcze niżej jest, ale to nie działa. Kurczę, sobie zapiszę te skróty. OF, DA, HA, CD. To co to jest OF? No offices, na bank. Offices, decontamination area, helipad i... Może control room? No nie. A, dobra, canteen dorm, to będzie CD na pewno. Helipad access, to też nie mam wątpliwości. DA, decontamination i OF. To tylko i wyłącznie office. Czy to ma zadziałać odwrotnie? Czyli
zaznaczyć wszystko oprócz tych Submarine Shaft. Co tu jeszcze? Control Room. Recepcja. To nie. Serwer. Security Room. No, czyli chodziło o odwrotność. Dobra. Ale to dziwne. To było dziwne. Mhm. No to... Oto zombiak. Co on z szafki wylazł? What the hell are these things? Okej, trochę dużo amunicji zmarnowałem. Dobra, tu już nic nie będę gmerał. Czyli sobie stąd przyszedł, tak jak myślałem. Teraz coś czuję, że będzie ich tutaj od cholery. Walka nie jest konieczna. Ajajajajajaj. Nie tak miało to wyglądać. Nie, tu była jeszcze amunicja. Okej, gość wstał. Czyli są skurczybyki mocne jak cholera. Spadam stąd. Tu, tutaj. Sześć pocisków. Czyli jeszcze dwa zombiaki mogę ubić. Ubić albo spowolnić. Nie wiem, czy nie wstały. Dobra, po cichutku. Nie chcę tu nikogo obudzić. Niech sobie dzieci śpią, to niech sobie śpią. Jak otworzyć dach? Przecież... Zaraz mam się tam cofnąć? Czy może do komputera? Dobra, kto ma wstać, ten wstanie. Nie, nie tędy. Aha, przyszedł. Spróbuję go wymanewrować. Udało się. Chyba czegoś tutaj nie zrobiłem. Dobrze, że te zombiaki są takie klasyczne i są powolne. Chociaż dosyć szybko przyszedł ten doktorek.
start the recovery. Został. Tylko tutaj będzie na mnie czekał. There's something down below. It looks like a huge submarine with markings that resemble biohazard symbols. And could the flag really be Japanese? Focus on the mission, agent. I don't care what titter-ridden cow curdles the milk those pasteurizing big shots call us in to mop up. Time is running out. Get your ass on the objective. Over. Mhm, czyli historia ma związek pewnie z II wojną światową, z Japończykami, z wybuchem atomowym, jakimś skażeniem. No dobra, chodź tu, cwaniaku. I tak powinny padać grzeczne zombiaki na strzał. Serio? Dobra, zobaczmy, jak sobie radzi większy kaliber. Naprawdę. Dobra, trochę za dużo. Przynajmniej o jeden. Leaf to mission control. Elvis has left the building. Understood. We'll take it from here, agent. If the weather gets any worse, we might experience comm interference. Proceed to your next objective. Emergency channel open. Over. Okej, czas stąd wyjść. Jakby to z tobą tu rozegrać? Może jakoś klasycznie na filarze? W kotka i myszkę, dobrze. Okej, padł na strzał. Niepotrzebnie się tak produkuje. No dobra, koleś już wstawał. Czemu nie mogę stąd wyjść tak jak przyszedłem? Jezus, cutscenka. Jak jumpscare. Jakieś szczury sobie biegają.
Czemu ja nie mam żadnej broni białej? To by się bardzo przydało. O, jakie słodziutkie eksperymenty. Dobra, zacząłem jakoś pojmować, jak to działa. Może się przyda ten pusty magazynek w jakimś stopniu. Co my tu mamy? Coś co można skombinować. Dobra, na razie nie będę tego robił. Energy drink. Albo jak już gra daje cytryny, to trzeba z nich wycisnąć lemoniadę, nie? Interact. Kombinacja. Co my teraz mamy? Aha, dobra, jakiś leczący fluid. Meduzy. Zawsze się bałem meduz. Ale zombiaków też. Padł. Zapomniałem o tym, że mam ręce i mogę po prostu z piąchy strzelać, uderzać. Okej. Jakaś notatka. Tu coś jest ciekawego. Magazynek. Chamber's cooling system. No, jakoś poszło. Tak myślałem. Szlagły to. Wkurzasz mnie. Trochę głupi sposób. Straciłem sporo życia. Co my tu mamy? Dobra, nie chcę tego czytać. Też jakieś archiwa. To jeszcze raz, co mi powiesz? Pollux First. Czym jest Pollux? Czy ja coś znalazłem po drodze? Nie. Ostatni pocisk w pistolecie. Teraz coś leżało? Nie. Tu nic nie rozwalę. Zaraz, o tu się wespnę? Nie. Stąd czegoś nie zgarnąłem widocznie. Aha.
Czy to jest znajdźka? Tak na próbę strzelę. Tak myślałem. Zbyt irracjonalna rzecz na taki klimat. Hacking system. No dobra. Tylko to, co znajduje się za tymi drzwiami, to myślę, że poznamy w kolejnym odcinku, bo tutaj już mamy prawie 40 minut. Mam nadzieję, że historia jest wciągająca, bo jak dla mnie to jest całkiem strasznie. Ale i ciekawy z tym, co wydarzy się dalej. Klimat gęsty, można go ciąć nożem normalnie. A to jest normalnie jak Resident Evil 2, tylko w innych szatach. Tak bym mógł to uznać i myślę, że się wiele nie pomylę. No dobra, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Dajcie znać, jak wam się podobało. Cześć.